Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Jestem dzisiaj w Swołowie na święcie gęsiny. Jest to takie święto, które organizowane jest co roku. Można tutaj spróbować naprawdę setki potraw przygotowanych właśnie z gęsiną i serdecznie Was zapraszam dzisiaj na kulinarną podróż właśnie po smakach gęsiny. Ja poproszę cepeliny. Dziękuję. Spróbujemy i zaraz opowiemy, jak to smakuje. I zobacz. Zapraszamy na zupę flaki, bardzo proszę, taka gęsta, pięknie, pachnie. To ja bardzo chętnie poproszę. Ja tutaj zupa gulaszowa, wołowa, ja poproszę flaczki. Bardzo proszę, tu mamy jeszcze też fajdę chleba z pasztetem, z dobrze, zikini, to ja poproszę z gęsią wątróbką. Mamy galaretę pyszną. O Boże, wie pani co, to może inaczej. Ja poproszę tą fajdę chleba i flaczki. Tak. Bardzo proszę. A tutaj są cepeliny obok. W razie czego mamy też pierogi gorące, ruskie, podsmażone. I rozumiem, że to wszystko jest gęsiny. Pasztetaj, tak. Tak jest. Spróbujemy gęsiny. Ja sobie to podstawię. I ile się należy? 10. Razem z fajdą 15. Już się robi. Proszę bardzo. Widzę, taka rozgrzewająca, aromatyczna. Ja sobie zaraz znajdę. O tak, jakoś to zrobię i idę do stolika. Radzimy sobie. Dziękuję uprzejmie. No i przyszedł czas, żeby spróbować tych pysznych cepelinów. Do tego flaczki z gęsiny, no i porządna fajda chleba. Spójrzcie tylko, jak to obłędnie wygląda. Cepeliny są bardzo delikatne. Spójrzcie. Po prostu pychota. Cepeliny i płaszcz rozpływają się w ustach. Ale teraz spróbuję flaczki. Chcę teraz fajda chleba z takim gęsim smarowidłem. Ale ja przekroję sobie kawałeczek. Zobaczcie, smarowidło jest delikatne i bardzo aromatyczne. Spróbować prawdziwej, tradycyjnej gęsiny na wszystkie sposoby, jakie są możliwe. I tylko tu możecie tego doświadczyć, właśnie w Swołowie, w województwie pomorskim, koło Słupska. Ale to jeszcze nie koniec degustacji, bo ten stoisk tutaj jest bez liku. Po prostu wychota. Ale flaczki są po prostu odjazd.
Tutaj mamy konserwę z gęsiny. Bardzo ładnie wygląda. Jak widzicie, galaretka jest. To jest to, co lubię najbardziej. I spróbujemy w domu. Ja poproszę taki słoiczek. Tak, przechadzając się po tych wszystkich stoiskach, natknąłem się na stoisko z bardzo ciekawą zupą, która nazywa się brukowianka i czerninę z gęsiny, więc musimy spróbować koniecznie, chociaż w młodości czy w dzieciństwie bardzo nie lubiłem czerniny, wręcz z daleka od niej, ale wydaje mi się, że tutaj będzie mi naprawdę smakowało, bo to jest wszystko takie, wiecie, tradycyjne, prawdziwe, robione z sercem. Ja poproszę jedną brukowiankę i jedną czerninę. Wie pan co, czerninę to może z 5 minut, mhm. Bo ona jeszcze nie jest gorąca. A, w ten sposób. Bo to nie nadąża się. Dobrze, to poproszę tą brukowiankę. Bardzo smaczna, bardzo dobrze doprawiona. Bardzo dużo majeranku i marchewki. Bardzo ciekawy smak. Zobaczcie. No i oczywiście w środku gęsina. Kawałki gęsiny. Jest naprawdę pyszna. Idziemy dalej. Teraz przyszedł czas na prawdziwe udko z gęsi. Takie, wiecie, duszone, długo gotowane, pyszne i bardzo aromatyczne. Zobaczcie. Ja poproszę jedno udo gęsie, ziemniaki i trochę bigosu. I to może być na jednym talerzyku. Będziemy próbować. A, sos koniecznie na ziemniaki, no właśnie. Tak. Ziemniaki. I ile to się należy? Proszę. Nie chce się... O, już. Rewelacja. Po prostu pyszne. I zobaczcie, ile można zrobić z gęsiny. Po prostu wszystko. Tu jest setki przepisów. Idziemy próbować. Gęsina jest naprawdę mięciusieńka. Ona rozpływa się wręcz w ustach. Ona jest bardzo długo duszona w tłuszczu. Tak jak ziemniaki smażone i bigos również jest na gęsinie. Tu wszystko jest na gęsinie. I ten śliwkowy o cudownym smaku sos jest bardzo gęsty i naprawdę aromatyczny. To jest cała eksplozja smaku. Ja jestem po prostu pełen podziwu, ile można zrobić z gęsiny. Tu jest po prostu setki przepisów, wspaniałych przepisów, takich rodzinnych, domowych, z wielką i długoletnią tradycją. Obłęd. Wow. No i po takim porządnym posiłku ruszam w drogę dalej. Zobaczyć, co jeszcze tutaj spróbuję i co jeszcze tutaj mają nam do zaoferowania właśnie z gęsiny. No i jak widzicie, swojskie klimaty się zrobiły, folklorystyczna muzyczka sobie przygrywa, zaczyna się robić naprawdę przyjemnie i wesoło. No to teraz moja zmora z dzieciństwa, czernina. Nigdy
Nigdy jakoś nie odważyłem się spróbować, ale dzisiaj spróbuję. Czerninę z gęsiny. Poproszę czerninę, jak już jest gotowa. A dobra jest? Ja nigdy nie jadłem. Proszę pana. Nigdy się nie, nigdy się nie odważyłem. Ja od dziecka jem naprawdę. I ten pan na wynos. Aha. Ja sobie zjadłem na miejscu. Dwa litry sobie wziąłem. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia. Wygląda, wygląda dosyć smakowicie, no tak. Czerniny? Nie, jadłem brukowiankę. Nie, nie byłem, ja jestem tutaj pierwszy raz. Tak. Dziękuję uprzejmie. No i mamy tutaj czerninę. Zobaczcie, z gęsiną. Z kluseczkami. Spróbujmy. Jest słodka. Lekko pikantna i mega smaczna. Chyba ocet jest dodawany, tak mi się wydaje. Czymś jest zakwaszana, ale jest rewelacyjna. Wow. Pierwszy raz w życiu jem czerninę i uwierzcie mi, smakuje rewelacyjnie i naprawdę wam polecam. I ci, co nie jedli, niech spróbują, bo warto. Wow. Trafiliśmy na stoisko z wyrobami gęsimi. Popróbujemy wędzonek. Pyszne, pyszne, no. Pyszne. Panie. Na sam wygląd widać. A ja poproszę jeden półgęsek. To wszystko w tej samej cenie jest, tak? Tak, dokładnie. Dobrze, to ja poproszę jedną sztukę taką. Tak, do tego poproszę dwa takie niewielkie pędka tej kiełbasy z gęsi. O, właśnie. Tak. I dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. Mamy zrobione zakupy, mamy wędlinę, mamy konserwę, mamy smalec, ale nie mamy swojskiego, prawdziwego, tradycyjnego chleba, więc idziemy go znaleźć. Ten chlebek to jest chlebek cebulowy. Cebulowy, tak? Brzydki nie? Mhm. To ja poproszę. Można osmakować? Nie, wezmę od razu jeden cały. Jaka cena? Zależy, który chleb. Ten, dobrze, niech będzie ten tutaj. Tak. Proszę. Na kogo was kręcicie? Na kanał. A na kanał? Tak? O, no to świetnie. A mogę jakiś namiar dla państwa? Oddasz fartucha. Oddasz fartucha. Ile się należy? A te wzorki coś odznaczają? Nie. Nie, bo to jest cebula i to jest aha. Okola normalnie sałaty. Artystyczne chleby, nie? Artystyczne, tak. No. Przyciąga oko, nie? Bardzo fajnie wygląda to. A mama jak ma kwiatkę, to lubi sobie ale to bardzo apetycznie wygląda. Tak, tak samo smakuje. Dobrze, dziękujemy uprzejmie. No i tutaj mamy stoisko ze świeżymi gęsiami, które są chowane w tradycyjny sposób. Nie będę używał kolokwialnie mówiąc ekologicznie, bo to jest normalne. Prawda? Szkoda, że markety nie biorą przykładu z takich stoisk i nie sprzedają takich pysznych produktów, jak są tutaj. Idziemy dalej. Jeżeli uważacie, że spróbowałem już wszystkiego, to jesteście w dużym błędzie. Teraz zamówię sobie wielkiego, soczystego burgera z gęsiną. Ile się należy? 12. Dziękuję. Spójrzcie tylko.
kotlet delikatny, soczysty, do tego czerwona kapusta i sos, po prostu coś rewelacyjnego. To powinno być sprzedawane na każdym rogu, a szczególnie w tych, wiecie, znanych sieciówkach. Aha. No i gęsina popróbowana, zakupy zrobione, resztę spróbujemy w domu. A ja już się z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego i takich kulinarnych przygód.